Kochani bracia i siostry, wielka radość. Radość w sercu. Ale też i pytanie. Dziś, w ten dzień, kiedy był tak pieczołowicie przygotowywany, bo przecież setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II to jubileusz największy i jaki się już nie powtórzy. Ten dzień dzisiejszy. Oto Bóg 100 lat temu, można by powiedzieć, pochylił się nad naszym narodem. Bóg w swej miłości po świętej Faustynie Kowalskiej, a może ona, wybłagała Boga, aby z naszego narodu był Piotr, o którym mówiono, i to można dziś powtórzyć, że nie przyszedł z Polski, ale to był prawdziwie Piotr z Galilei. Być może i tak, ale przyszedł, a czasem jakże było to dla niego bolesne, że swoi go nie umieli przyjąć. Przyjęli go, gdy chodziło o wolność od wielkiego totalitaryzmu, ale nie przyjęli, jeśli chodzi o wolność, wolność w sumieniu, o to prawe sumienie. Jakże wielu mówiło, kocham papieża, ma fotografię z nim, a co więcej? Czy zostało coś więcej? Wielu w naszej ojczyźnie być z nim, to znaczy przede wszystkim być w pełni oddany Bogu. I dzisiaj, kiedy przeprowadzałem rozmowę, a którą być może ktoś zobaczy również tam na plebanii, w wadowickim plebanii, gdzie i był Ojciec Święty, rozmawiałem z księdzem Infuatem, Jakubem Gilem. Znamy się. Ksiądz Infuat 14 lat był proboszczem parafii tamtejszej w Rynku Wadowickim. I on po raz ostatni przyjmował jako proboszcz Ojca Świętego w 99 roku tam w Wadowicach, to tam wtedy, gdy Ojciec Święty ukoronował Matkę Bożą. To taki niesamowity gest i przesłanie dla nas. Maryja, przed którą tyle razy klęczał od wczesnych lat dzieciństwa, młodości, Matka Boża nieustającej pomocy. To dwie korony. W dzień śmierci korony na wizerunek też pobłogosławił ten, który jest w grotach watykańskich Królowej Polski naszej. Ale też nieustającej pomocy, bo wiedział dobrze święty Jan Paweł II, że my tej pomocy będziemy potrzebować o wiele więcej, gdy już go nie będzie. Więcej niż wtedy, a może wtedy nam się wydawało, że już jest ciężko i źle. A jednak po jego odejściu zobaczmy na te lata, 15 lat, kiedy go nie ma pośród nas. 15 lat, dlatego dzisiaj, kiedy przygotowywałem wiązankę, którą przekazałem księdzu Infuatowi, a która będzie obok chrzcielnicy. Przy tej chrzcielnicy, gdzie dziękowałem Bogu i po polsku, i włosku za to, że Boże dałeś nam świętego Jana Pawła. Tam jest źródło, w Bogu, w Chrystusie, to tam zaczerpnął, by mieć odwagę, by mieć taką miłość, by mieć takie słowo, które przeszywało nie jednego, a zwłaszcza przypominamy sobie, gdy udał się na Sycylię i wołał do tych, którzy czynią zło, nawróćcie się. I dzisiaj woła do nas, tak samo jak wołał na Sycylii do mafiozów sycylijskich w imię Boga. Błagam, nawróćcie się, bo staniecie przed Bożym obliczem, przed Jego sądem, na Jego sądzie. I dzisiaj pewnie mówi też nam, Polakom,
całemu światu, o tym nawróceniu, bo trzeba przyznać, że przez te 15 lat trochę u nas się pozmieniało. Pozmieniało się w patrzeniu jeden na drugiego. Co się podziało z ludzką, czystą, szczerą postawą, która była, przecież pamiętamy. Człowiek przyjmował drugiego, mógł przyjść bez zapowiedzi, mógł zapukać, mógł poprosić, bo mi brakło soli, cukru, bo brakło mi chleba, jutro ci odkupię. I tak było. Dzieliliśmy się, bo byliśmy biedni. Dzieliliśmy się, bo znaliśmy smak cierpienia, bo znaliśmy długość czasu, kolejek, które trzeba było właśnie, trzeba było stać w tych kolejkach, bo nic nie było. Umieliśmy się wtedy dzielić. Dzisiaj i wtedy rozmawialiśmy ze sobą. Może czasem były tam sprzeczki o miejsce, ale dziś stajemy przed wielkimi sklepami w kolejkach, metr od siebie i często nie umiemy spojrzeć na siebie. Jakże często myślę sobie tak dzisiaj, że ta maseczka przysłania nasze twarze, ale oczu nie trzeba przysłaniać. Oczy mówią nam o sercu. Bracia i siostry, dlatego dzisiaj w tej wiązance czerwone róże 15, bo wtedy 100 lat temu narodził się w Wadowicach, a 15 lat temu, gdy odchodził święty Jan Paweł II, narodził się dla nieba. Poszedł od razu do nieba. Co to znaczy? Ten 15 czerwonych róż, 15 białych margaretek. Tak, bo przecież dziś te piękne margaretki, które powstały za kapłanów, to przepiękny znak i dar, który możemy składać również po jego odejściu, abyśmy mieli wspaniałych księży, odważnych, którzy pójdą, którzy nie będą się wstydzić, lękać, którzy będą sobą, jacy są, ale nie pozostawią swoich owiec, nie będą w zamknięciu, nie będą się bali owcy, a z wilkami może będą próbować się dogadać. Bracia i siostry, to wszystko musi się zmieniać. Kiedy dzisiaj na tym placu Wadowickim stanąłem, mówię wam szczerze, nie wiedziałem, było kilka osób ze mną, bliskich mi, i z nimi mówię, odmówię koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ale kiedy spojrzałem na tych ludzi, stojących, siedzących na ławkach, zacząłem ich wołać, chodźcie bliżej, kto chce się modlić. Bo my musimy się modlić na naszych placach, na ulicach. Bo my musimy zwoływać jeden drugiego. Widziałem, jak uradowały się serca, jak podeszli. Ale to, co mnie najbardziej dziś, to chyba największy przekaz, który święty Jan Paweł II mi przekazał dziś. I mówię to świadectwo w tym setną rocznicę urodzin. Ja, ksiądz pierwszej jego parafii, który przemierzył wiele kilometrów z tymi świętymi relikwiami jego, dziś Jan Paweł II dał mi odpowiedź. Idź dalej. Idź na te drogi, to jest twoja misja, ja ci błogosławię. Idź, bo ludzie potrzebują dzisiaj, potrzebują takiej kaplicy mobilnej, bo dziś potrzeba tych ludzi gromadzić, może po to właśnie, aby na nowo odkryli na nowo, że są ludźmi, że potrzebują miłości, że im się wydaje, są podenerwowani, rozdrażnieni, nie wiedzą,
co się z nimi dzieje, a oni po prostu potrzebują miłości. I bracia i siostry, i dzisiaj tam na tym placu, kiedy podniosłem głowę do góry, po koronce do Bożego Miłosierdzia, wołałem: Święty Janie Pawle II, słyszysz nas? Wołamy z tego placu, po którym tyle razy szedłeś, jako mały chłopiec, po którym tyle razy szedłeś do tej świątyni, na której napisane są słowa, na które wciąż patrzyłeś z każdego okna swojego mieszkania, na tę ścianę z zegarem. Czas ucieka, wieczność czeka. Nie mógł zapomnieć nigdy o wieczności. Czas ucieka, wieczność czeka, więc czas ucieka. Trzeba nam głosić Jezusa, trzeba iść. Trzeba mieć odwagę. Trzeba iść. Nam, wam świeckim, duchownym, bo to jest ten czas właśnie. Obyśmy go nie zatracili. Czas, kiedy niektórzy zatrzymali się, stanęli na placu i jakby lękają się wejść do świątyni. A nam trzeba wejść. Trzeba nam go na nowo adorować i przyjąć Jezusa. I moi drodzy, po modlitwie już, kiedy wyłączona kamera, kiedy skończona transmisja, idę przez Wadowicki Plac. To było moje największe dziś szczęście. Oto tak spontanicznie, ludzie siedzący na ławkach, ludzie, którzy słyszeli to, co im mówię, ludzie, którzy stali tam w tych odległościach, podchodzili, nie musiałem na nich kłaść rąk i prosili tylko: pobłogosław nas, Ojcze. Przyjechali małżonkowie z różnych stron, inni, my chcemy błogosławieństwa. Błogosławmy więc. Słowem błogosławmy jeden drugiego. Błogosławmy my kapłani, kogokolwiek spotkamy. Błogosławmy każdego człowieka, bo błogosławieństwo to oczyszczenie, bo błogosławieństwo to odnowienie, bo w błogosławieństwie Bóg mówi, przemawia. Bóg mówi, że Cię kocham. Tak, w błogosławieństwie. Dlatego, bracia i siostry, gdy już po modlitwie przy chrzcielnicy, pamiętając o was, o wszystkich was, a byli tacy, którzy uczestniczą w tej Eucharystii zawsze tu ze mną, nagle usiadłem na ławce, podeszła młoda kobieta ze swoim synkiem. On może ma 5 lat. I wtedy, kochani moi, stała się rzecz niesłychana. Ten mały chłopczyk prosił mamusię, aby podejść do mnie. A mama mówi, dlaczego? Ja muszę podejść do tego księdza. I podszedł. I pytam, co ty chcesz ode mnie? Powiedz mi, co ty chcesz ode mnie? A on mi wtedy mówi na tym placu Wadowickim: chciałem ci powiedzieć, że cię kocham. Chciałem ci powiedzieć, że bardzo cię kocham. Jakże wtedy zamurowało mnie. Nie znam chłopca. A on mówi do mnie o miłości. Już wiedziałem, że to święty Jan Paweł mówi. Nie do mnie, mówi do każdego z was, że cię kocham jeszcze większą miłością niż tu na ziemi. I w tej miłości na pewno on dzisiaj prosi za mnie i za ciebie Jezusa, który zapewne go słyszy i nam udziela łaski. Dzisiaj przy grobie świętego Jana Pawła II modlił się również kardynał Sarach. Kardynał, prefekt jednej z kongregacji ważnych Watykanu, powiedział po modlitwie takie słowa i tym chcę zakończyć. Nie męczmy się nigdy
błaganiem o wstawiennictwo świętego Jana Pawła II. Nie męczmy się, błagając go, więc błagajmy go dzisiaj. Amen.